Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Postaram się to zrobić bez cięć, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie coś w rodzaju, no nie wiem, takiego jakby podcastu trochę, ponieważ jeden z Was zapytał kiedyś, nie wiem, czy dobrze w sumie pamiętam to pytanie, co sądzę o Google o zdalnym nauczaniu, o stacjonarnym nauczaniu w ogóle o nauczaniu, ponieważ kiedyś swego czasu wypowiadałem się negatywnie na temat szkoły, no i stwierdził, że może nauczanie zdalne, ale nauczanie zdalne z kolei odniosłem się do nauczania zdalnego. Na jednym z materiałów, że według mnie jest właściwie takim fajnym sposobem do wylęgania szuri. Teraz o co chodzi, moi drodzy? Przede wszystkim chodzi o to, że takie zdalne nauczanie, nauczanie w domu, samo w domu, w sensie przez rodziców, nie takie zdalne jakie teraz mamy, że dzieciarnia siedzi przed komputerami. Jest to nauczanie idealne dla Shuri, dla Shuri, która właściwie przekłada wiedzę, tak jak wspominałem na przykład o hojeckim swoim dzieciom, w taki sposób, jaki oni chcą, żeby była przełożona. No jest to według mnie co najmniej niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mamy gości, którzy w większości przypadków gadają pierdoły i najlepiej to widać przy obecnej sytuacji. Ile ludzi, tyle opinii, tyle jakiś tam gadek albo ojciec, matki, córki, sąsiada, kuzynki słyszą, że te szczepionki to od Billa Gatesa są i on cipuje i tak dalej. Wobec tego mamy wylęgarnie pierdoły. de Co oznacza, że w szurię może popaść nie tyle jakiś tam słuchacz, nie wiem, IPP, czy na przykład jakiegoś tam jabłonowskiego, czy atorka, czy jeszcze kogoś innego, nie wiem, Marcinka, ale także i przede wszystkim właściwie normalny człowiek, który nie ma zbyt dobrej samooceny, ani także krytycznego spojrzenia, tylko przyjmuje wszystko bez jakiegokolwiek przemyślenia, bez jakiejkolwiek refleksji, co powiedzą. Inni. Usiądźcie sobie teraz wygodnie i zastanówcie się, ilu ludzi, których znacie, przyjmuje wszystko dosłownie bez jakiejkolwiek refleksji, bez zastanowienia się, bez krytycznego spojrzenia z rzeczy, które gadają im sąsiadki, gadają im znajomi, koledzy z pracy i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedzcie sobie szczerze: większość nie. Zwłaszcza w jakichś takich małych miejscowościach, zwłaszcza w jakichś społecznościach zamkniętych, to to jest bardzo częste. Ktokolwiek cokolwiek powie, reszta wierzy jak wierne pieski. I teraz na przykład mamy sobie właśnie sytuację, jest w dzieciach, jest wychowywany w tej zamkniętej społeczności. W tej społeczności narzucany jest mu konkretny światopogląd, rzeczy są tłumaczone w sposób totalnie odrealniony i potem przychodzi na świat zwyczajny. Bo ponieważ jest sobie taka sytuacja zawsze w każdym życiu, że w końcu w pewnym momencie, na pewnym etapie życia gość wychodzi na ten świat. Obojętnie czy mówimy o jakimkolwiek zetknięciu ze światem zewnętrznym, bo na przykład nie wiem, gdzieś wyjechał e, e, na targ do Wąchocka czy cokolwiek innego, czy na przykład nie wiem, za chlebem gdzieś pojechał i styka się z tym światem, który był mu przedstawiany zupełnie inaczej. Co wtedy? Wtedy mamy dwie według psychologii opcje. Albo następuje weryfikacja poglądów, czyli człowiek myślący patrzy, porównuje świat realny oraz świat przedstawiony i stwierdza, że no w sumie ten świat, który cały czas mi przedstawiali, to to jest guzik prawda? Albo mamy rzecz wręcz odwrotną, czyli zabetonowanie. Totalne zabetonowanie w poglądach na zasadzie nie, ci goście robią inaczej niż my, wobec tego muszą być źli. I na ogół moi drodzy, niestety występuje to stadium drugie, czyli mamy utwierdzanie, mimo tego, że cały świat świadczy inaczej, utwierdzanie we własnych poglądach. Dlaczego? Dlatego, ponieważ te poglądy są nabyte w sposób emocjonalny od osób. Którzy dla ciebie coś znaczą. Od osób, które bądź co bądź ci wychowały i bądź co bądź wykreowały cię w swój konkretny kształt, jaki chcieliby, żebyś miał. I wiesz, to jest wszystko fajne, jeśli przedstawiasz dzieciakowi dobre idee. Jeśli na przykład, nie wiem, masz zbożne cele, chcesz temu dzieciakowi zrobić jak najlepiej, starasz się kreować wartości, które uważasz za słuszne, starasz się, żeby temu dzieciakowi było lepiej w życiu żeby sobie poradził, żeby nie był gościem, który w siebie wątpi, żeby nie był gościem, który jest w sobie zadufany również, żeby nie był gościem, który jest po prostu, no, no, no żeby nie miał ciężko w życiu, pokrótce i w tym momencie to jest wszystko spoko, to jest wszystko fajne, ale zaczyna się problem, jak ty nie jesteś właśnie dobrym rodzicem, nie jesteś człowiekiem, który chce, aby dzieciak miał dobrze w życiu, tylko chcesz, żebyś ty miał dobrze w życiu. Żeby to było do, pod ciebie zrobione, wszystko, żeby było pod ciebie zrobione, żeby ten dzieciak na przykład miał wtłoczone, że trzeba za tobą latać, to usługiwać. Starać się jak najbardziej poświęcać i tak dalej, i tak dalej, żebyś ty miał tylko i wyłącznie dobrze albo żeby twoja wizja świata była w niego wszczepiona za wszelką cenę. Dobry rodzic podchodzi do tego na zasadzie, no, dzieciak może mieć na pewnym etapie swoje własne poglądy, te poglądy i tak mu się zmienią. Owszem, na początku są coraz bardziej radykalne, potem się łagodzą, ponieważ mijają te wszystkie hormony i tak dalej, i wtedy człowiek się uspokaja. Wtedy człowiek zaczyna patrzeć i myśleć głową, a nie tarczycą. I w tym momencie zaczyna wszystko się regulować. Człowiek podchodzi do fazy akceptacji swojej sytuacji. Jeśli jest właściwie dobrze wychowany. O jeśli nie, no to wtedy zaczynają się e, jeszcze bardziej radykalizować te jednostki i dzięki temu mamy właśnie tak zwanych szurów, tak zwanych konfederatów, konfiarzy, nacjololo, komunistów e, neo hehehe, i, u, u, i tak dalej. Oraz te wszystkie inne istów, których wymienić tak średnio mogę, wobec tego wiecie o co chodzi. A więc gdybym miał przygotować dzieciaka i wybrać, czy on będzie właśnie miał indywidualny tok nauczania, czy w ogóle dzieci powinny mieć indywidualny tok nauczania, czy powinny być w grupie, to jak najbardziej uważam, że powinny być w grupie. Powinny pójść niestety do tej szkoły publicznej, która jest zła, tylko one powinny być przygotowane do tej szkoły przez rodziców, ponieważ bardzo często i to, to jest akurat niestety, bardzo często się z tym spotykam, bo też mam nieprzyjemność po prostu udzielania korepetycji, wobec tego widzę jak wygląda się edukacja nadal teraz od środka. O, moi drodzy, no, no często zdarza się tak, że rodzice, to nie są rodzice, którzy po prostu wychowują dziecko, tylko oni je hodują. Czyli są na zasadzie nie rodzica, tylko takiego dozorcy. Co przychodzi, tam rzuca kurą, chleb, to temu dziecku też tam rzuca, gotuje obiad, tam kanapki robi, wysyła do tej szkoły, żeby było, dziecko jest w szkole, problem z głowy, nie ma nie ma żadnego jakiegokolwiek problemu, dziecko się tylko uczy. W w szkole, jak chcę porozmawiać z ojcem, czy tam z matką, no nie mam czasu, nie mam czasu, jestem zajęty i tak dalej. I to dziecko praktycznie jest wychowywane przez szkołę. I to jest największa krzywda, jaką możesz zrobić dziecku, wysłać je do szkoły, nie przygotowując jej do tej szkoły. Ponieważ, moi drodzy, nas tak skrzywdzono bardzo często, nasze pokolenie, moje pokolenie, najprawdopodobniej z tego co, co mam kontakt z młodym pokoleniem, roczniki 2010, to też tak samo zostały skrzywdzone. Najprawdopodobniej roczniki 2000 też, ponieważ nie podejrzewam, że będzie jakakolwiek przerwa pomiędzy tym. Ponieważ o co chodzi moi drodzy? Przede wszystkim nas skrzywdzono jedną główną rzeczą, wciskając nam, że szkoła jest po to, żeby dostarczyć nam wiedzę. Jest to gówno prawda. Szkoła nie jest po to, żeby dostarczyć nam wiedzę. Szkoła jest po to, żeby przystosować nas do życia w społeczeństwie. Moi drodzy nauczyciele to nie są nauczyciele de facto uczący czegokolwiek, tylko to są nauczyciele de facto życia, ponieważ to działa między innymi głównie tak, że my obserwując rzeczy, które występują w szkole te wszystkie zabiegi społeczne e, socjalne itd przejmujemy je i uczymy się niejako funkcjonowania w społeczeństwie na tej podstawie czy innymi słowy no mamy tego szefa czyli nauczyciela. Który teoretycznie jest sprawiedliwy, wspaniały, inteligentny w ogóle jeden jedyny na świecie, najlepszy, jak masz jakikolwiek problem, to możesz walić jak w dym do niego, ale tak naprawdę jest to gościu, który tylko przychodzi, dostaje hajs, albo babka, i macie totalnie daleko i głęboko. Jak przyjdziesz i powiesz, że cię na przykład biją, no to powie, że, że no nie bijcie go, bo nie jest biedny, albo jak zauważy że dręczona osoba, por raz tysięczny dręczona w końcu oddaje no to ta nieprzyjemności ma osoba właśnie dręczona ponieważ w końcu oddała ponieważ jest jakiś problem jest jakaś spina a oni nie lubią spin i już uczysz się na tej podstawie że tak samo jest zresztą moi drodzy w pracy jak jest jakakolwiek spina no to szef nie reaguje udaje że nie ma problemu dopóki się nie odwiniesz jak się odwiniesz jest problem dlaczego dlatego bo to jest problem dla szefa szef musi jakoś zareagować Szef musi coś tam rozsądzić, ogarnąć i tak dalej. Oni nie lubią tego. Wobec tego dla nich fakt, że ty jesteś jakimś gościem, który ma problem, oznacza, że jesteś roszczeniowcem. Roszczeniowcem, którego z miejsca nie lubią. I ty właściwie w szkole właśnie tych mechanizmów się uczysz. Uczysz się też zapamiętywania rzeczy i robienia rzeczy mechanicznie, ponieważ niczym innym są lekcje. Lekcje polegają tylko na. Pamięci oraz na mechaniczności, pamięci i mechaniczności. I owszem, to się przydaje, jak jesteś w jakimś tam, nie wiem, kurde, w jakiejś tam super gigantycznej fabryce i robisz przy taśmie, ale zakładam, że większość ludzi przy taśmie nie robi. Większość ludzi podchodzi do tego na zasadzie tego, że rzeczywiście uczy się tego, co ma, co ma znaczenie. No, no bardzo mi przykro, niestety, w większości przypadków nie w większości przypadków podstawa programowa nie ma znaczenia, w większości przypadków jest to po prostu pamięciówka. Dlaczego? Dlatego, ponieważ rzeczy, które są wartościowe same w sobie, i które, no niestety, ale rodzic powinien wytłumaczyć, niestety, ale powinien wytłumaczyć w domu, yy, przygotując yy, niejako dziecko, yy, no są olewane te rzeczy i one jest przedstawione w klasie, nie są dlatego, żeby, żeby mieć jakieś znaczenie, ponieważ cała w ogóle edukacja została zgwałcona na potrzeby obecnego systemu i poprzedniego swoją drogą na potrzeby poprzedniego systemu to jest zupełnie inna historia ale na potrzeby ob obecnego systemu została też zgwałcona ponieważ pojawiła się byle jakość wcześniej była nadmierna dyscyplina teraz jest byle jakość po prostu wszyscy kładą lachę na to i starają się tylko i wyłącznie żeby się wyścigi, na wyścigi żeby prześcignąć się w rankingach ponieważ o to chodzi moi drodzy tylko i wyłącznie szkole szkoła nie uczy ciebie jako wybitnego ucznia tylko i wyłącznie dlatego, że jesteś wybitnym uczniem, że powinieneś się rozwijać że masz szansę osiągnąć coś nie gówno prawda, oni mają cię daleko i głęboko i im szybciej to ogarniesz tym lepiej dla ciebie im chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby powędrować wyżej, oczko wyżej w statystykach. I jeśli ty wygrasz olimpiadę. No to szkoła zarobi. To nie jest tak, że ten polonista, albo ta matematyczka, albo ta informatyczka, albo ten WFista tak na ciebie naciska dlatego, bo chce, żebyś się rozwijał, żeby roz, rozszerzać horyzonty. Nie, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby oni mieli oczko w statystykach, żeby sobie mogli po prostu poszczycić się, że, że widzicie. jest takie no, mentalne przedłużanie sobie kutasa tylko, że w przypadku szkoły. I teraz co my jako dorośli możemy zrobić? Wychowywać dzieci, po prostu wychowywać dzieci i przygotowywać je do szkoły. Ja wiem, że to wymaga własnego czasu, własnego wkładu, zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego, właściwie każdego. Ale niestety, jeśli chcesz, żeby dziecko nie było pieprznięte albo w stronę tego, że będzie po prostu wierzyło, że to ma znaczenie, ponieważ ja naprawdę widziałem ludzi. Którzy byli totalnie zniszczeni przez system edukacji. Zniszczeni totalnie. Po prostu oni wierzyli, że to ma znaczenie, czy oni dostaną piątkę, czy nie dostaną piątki, że dostaną świadectwo z czerwonym paskiem, czy nie dostaną. Jakiś dzieciak po prostu dosłownie rozpłakał się, że dostał czwórę na koniec, a nie piątkę, ponieważ w ten sposób spadła mu średnia i on już nie będzie w czołówce. I po prostu tak się rozpakał, rozbeczał się jak dziecko w liceum, moi drodzy, w liceum. I ten gościu był już prawie, że w klasie maturalnej. No to przepraszam bardzo, jak bardzo musisz być zniszczony, jak musisz mieć zgwałcony mózg, żeby wierzyć, że to ma jakieś znaczenie. Nie, znaczenie nawet matury, matura może ma jakieś znaczenie, ponieważ dzięki niej dostaniesz się na studia. Ale studia jakie mają znaczenie? No studia mają znaczenie dzisiaj dla ludzi, którzy wierzą w tę całą bajkę. Po to, żeby mieć papier, bo wiecie, jak macie wyższe wykształcenie, to jesteście kimś. Ja przyznaję z ręką na sercu, byłem gościem, który też uwierzył w tę bajkę, że jak masz papier, jak masz wyższe wykształcenie, jesteś kimś, jesteś kimś ważnym, kimś najważniejszym, najwspanialszym. Moi drodzy, powiem Wam tak. Gdyby nie moje znajomości, gdyby nie to, że wiem, do kogo się uśmiechnąć, a do kogo się nie uśmiechnąć, wiem z kim żyć w zgodzie, a z kim nie żyć w zgodzie, z kim iść na e, udry, to bym w tym momencie siedział w jakimś maku i podawał dalej frytki, tak jak to robiłem na początku swojej kariery, jeśli chodzi o pracę, czyli e, kiedy miałem 16 lat, ponieważ. Tak to dzisiaj działa. Dzisiaj nie chodzi o to, żeby mieć papier w żadnym wypadku. Dzisiaj nie chodzi o to, żeby być wykształconym. W ogóle nigdy o to nie chodziło. Chodzi o to, żeby umieć się przygotować do swojej kariery życiowej. Musicie porozmawiać przede wszystkim i dlatego jestem właściwie za systemem, no można by powiedzieć, takim właśnie mieszanym, że idzie dzieciak do szkoły publicznej, ale równocześnie rodzic się interesuje i rodzic się interesuje nie na zasadzie. No... Co, co co było w szkole? Popijając oczywiście Harnasia, siedząc przed telewizorem. Dzieciak, nic! No to dobrze, no, to dobrze, dobrze. I jeb następne kabarety, hop przebrany za babę, ale jajca. Nie, no musisz rozmawiać z tym dzieciakiem, musisz podejść do niego, co przerabialiście, nie wiem, na przykład na języku polskim. Musicie mu wytłumaczyć, na przykład, o co chodzi z lekturami. Ja już to w poprzednich materiałach tłumaczyłem, na czym polega gwałt na, na edukacji. To wszystko, niestety, ale przede wszystkim musicie mu tłumaczyć. Jeśli chodzi o wychowanie indywidualne, nauczanie indywidualne jest niebezpieczne z innego też powodu. Z kolei, co już wspomniałem, że no, dzieciak poznaje tylko jedną stronę waszych, waszych poglądów i potem nie posiada ich weryfikacji. To znaczy, nie ma okazji zweryfikować tego, co mu przekazujecie wobec tego albo uznaje to za pewnik to jest od razu złe, dlatego ponieważ on sam musi podejść do tego na zasadzie zrozumienia on sam musi zrozumieć poglądy którymi się kieruje, to czego często szury nie robią między innymi korwiniści oni nie rozumieją poglądów oni wiedzą, że wolny rynek paróweczki najlepsze, Janusz Korwinusz król jedyny, jedyny po prostu a jak nie będzie podatków to będzie złote góry będą leciały, ale oni gadają te pierdoły dlaczego? Dlatego, ponieważ nie rozumieją rynku, nie rozumieją zasad pracy, nie zweryfikowali swoich poglądów. Po zweryfikowaniu swoich poglądów część z nich, tak jak właśnie na przykład e, Dobromiś, zostają ultrashurami kucowskimi, a część z nich właśnie większa część na całe szczęście Wychodzić z tego korwinizmu, zaczyna widzieć, że, że nie wolny rynek i paróweczki, bo gdyby wolny rynek i paróweczki, to większość ludzi by zapierdzielało po złoty 20 za godzinę, a prywaciarze by byli jeszcze bogatsi. Tylko no, państwo musi reagować. I tak samo tutaj, niestety, moi drodzy, ze wszystkim musi być, yy, musi być konfrontacja, konfrontacja poglądów, ponieważ cały czas twierdzę, dobre poglądy obronią się same. Dobre poglądy obronią się same, złe poglądy nie obraniają się, nie są w stanie się obronić. Dlatego między innymi szuri siedzą w zamknięciu. Dlatego między innymi korwiniści siedzą w zamknięciu, wierzą w wolny rynek, najlepszy paróweczki a jak zaczynasz z nimi gadać, to cię wyzywają i banują, i dalej siedzą w swoim think tanku, w swojej bańce informacyjnej właściwie, nie wychodzą poza nie. I tak samo inne środowiska. Gdy jesteś z innymi środowiskami w zetknięciu, jesteś w stanie zweryfikować ich wartości, jesteś w stanie zweryfikować swoje wartości. I tak samo rodzic, jeśli widzi, że dziecko jest w stanie zetknąć się z innymi poglądami styka się z nimi to dyskutuje z dzieckiem na ten temat co dziecko sądzi na temat tych poglądów co myśli na temat poglądów wyciągniętych z domu co myśli ogólnie na temat na temat właściwie wszystkie Moi drodzy, dlaczego ostatnio na mojej grupie właśnie też było, że wielu ludzi deklaruje się młodych jako lewicowcy, mający poglądy lewicowe? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, ponieważ dzieciaki nie wiedzą, co to jest de facto pogląd lewicowy. Ja podejrzewam, że oni w większości przypadków to są centrystami, tylko nie są zadeklarowanymi centrystami, oni nie wiedzą co to znaczy. Oni twierdzą, że po prostu prawica to jest, to jest latanie do kościoła, to jest właśnie ten wolny rynek paróweczki. A jak twierdzisz inaczej, no to już od razu jesteś lewakiem, socjalistą, masz Stalina na ścianie i śpiewasz międzynarodówkę. No nie no, jest także coś pomiędzy. I ja zakładam, że właśnie ci te dzieciaki na przykład są odrzucone do religii, nie dlatego, że tak bardzo nie wiem, jakoś im religia w sumie jako religia przeszkadza, go po prostu ta religia w szkole jest zrobiona w sposób kijowy. A rodzice, jakby powiedzieć, nie, nie raczą stworzyć edukacji domowej, w sensie nie są w stanie uzupełniać edukacji szkolnej. Swoimi jakimiś przemyśleniami teologicznymi, religijnymi, głównie też dlatego, że ich najprawdopodobniej nie mają, ponieważ w większości przypadków Janusz i Grażyna, to jedyne przemyślenia, jakie mają, to to, że sąsiad sobie kupił nowego pasata i jest złodzi, a nie, że, że jakiś tam Bóg, koncept e, tego Boga, koncept w ogóle istoty omnipotentnej, koncept e, postaci romantycznej, koncept w ogóle jakiś tam inny. Wobec tego, no, to jest. Ciężkie, moi drodzy, ale jeśli mamy właśnie ten system mieszany, czyli dzieciak chodzi do szkoły, ale jest także uzupełnienie, komentarz, że tak to określę, rodzica. To te dzieci, które mają rodziców właśnie takiego typowego Janusza, grażynę, którzy mają totalnie w dupie swoje dzieci, mają okazję zetknąć się z dziećmi, których rodzice mają więcej niż dwie szare komórki i swoje wartości przelali na swoje własne dzieci. Przez co te dzieci mogą, jakby to powiedzieć podać kaganek oświaty dalej. Wielu ludzi mówi, że na przykład głupota to jest problem dziedziczny. Nie, to nie jest problem dziedziczny. To jest problem braku wiedzy w większości przypadków. Braku wiedzy, które nie jest dostarczana w odpowiednim miejscu i czasie. Tak więc podsumowując, w szkole po pierwsze uczysz się podejścia do ludzi, mechanizmów działania, jak działają ludzie, jak działa społeczeństwo. Wobec tego przejmujesz wiedzę oraz przy okazji testujesz swój spryt. Swoją zdolność, na przykład nie wiem, do kanciarstwa, do y, rozmawiania z innymi ludźmi, można to w sumie potraktować jako taki tutorial w życiu realnym. Macie szkołę, i w szkole musicie nauczyć się konkretnych mechanizmów działania społeczeństwa. To jest pierwsze. Po drugie, twoi rodzice powinni tłumaczyć rzeczy, które nabywasz w szkole, oraz, e, zwłaszcza humanistyczne, oraz uczyć cię swoich własnych wartości i konfrontować jak najbardziej je z wartościami innych. Dlaczego? Ponieważ poprzez rozmowę, właśnie jesteś w stanie wyciągnąć zdanie innych oraz wyrobić ich opinię nie tylko o sobie, ale także o temacie. A gdy opinie dzieciaki mają na zasadzie, no, coś tam, gdzieś tam, nie przeszkadzaj mi, bo kabarety, oho, przebrany zabawę, to twoje dziecko z dobrym wychowaniem jest w stanie nawet kreować wartości innych kolegów. Po trzecie, wreszcie, metoda mieszana, czyli szkoła z komentarzem rodzica, uczy dzieciaki staropolskiej umiejętności, którą my mamy we krwi kombinowania. Kombinowania, jak omijać system, równocześnie zachowując własne wartości. No i według mnie najważniejsze szkoła mieszana uczy organizacji czasem czyli innymi słowy, zdajemy sobie sprawę, że szkoła to jest no powiedzmy taka symulacja, która nie ma nic z życiem wspólnego, jeśli chodzi o system edukacji, ale nie kładziemy w żadnym wypadku lachy całkowicie na nim. System wprawdzie nas opresjonuje, ale może też dawać korzyści. I teraz w Twojej gestii kreatywności, drogi widzu, albo drogi uczniu, albo drogi rodzicu, jest, żeby wymóc na swoim dziecku, albo na samym sobie, organizację czasem tak, żeby rzeczy, które dla Ciebie są ważne, były istotne i były cały czas podnoszone, w międzyczasie też zajmując się oczywiście szkołą. I też pragnę zwrócić uwagę, że w odpowiednim stopniu, ponieważ na pewnym etapie życia musisz się zastanowić jako dzieciak, a ty jako dorosły tym bardziej, co twój dzieciak chce robić, albo co ty, dzieciaku, chcesz robić w życiu. Przykładowo, jeśli chcesz, dajmy na to, zostać operatorem dźwigu, to nie możesz tego sobie powiedzieć, na przykład kończąc studia i mając 26 lat, bo tu już jest troszkę za późno na to, tak? Musisz gdzieś mniej więcej w wieku 16 lat zastanowić się nad tym, którą ścieżką, Chcesz podążać i co chcesz robić w życiu jako zawód? Od razu mówię, że wszystkie zawody na zasadzie rzemieślnika, typu nie wiem, złotnik, introligator, kuśniesz, czy coś takiego, czy kowal na przykład, to jest wielkie, jest, 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 dlatego, ponieważ one są bardzo dobrze płatne. I tak, musisz się kierować hobby, ale również płacą, ponieważ pięknymi ideami nie zapchasz brzucha, chyba że zostaniesz youtuberem i osiągniesz sukces. Ale wątpię, zatem pozostaje kwestia pieniędzy, żeby je mieć na Płacenie mieszkania. Dlaczego mówię o 16 roku życia? Po pierwsze, w tym momencie ludzie już coś zazwyczaj zaczynają rozumieć, jeśli chodzi o życie, zaczynają mieć krytyczne spojrzenie, podejście do życia i tak dalej i Po drugie, jest to moment, w którym masz 2 lata do osiemnastki. Dlaczego osiemnastka jest ważna? Ponieważ wtedy piszesz maturę, po maturze wybierasz, co będziesz robił. W okresie maturalnym jest wielka jazda, dosłownie gigantyczna. Inba w szkole na zasadzie matury są ważne. Matury Matury są ważne, matury są ważne i tutaj akurat wyjątkowo się ze szkołą zgadzam rzeczywiście, matury są ważne, ale nie wszystkie tylko te, które pomagają ci dostać się na jakąś uczelnię, na którą chciałbyś się dostać, tylko i wyłącznie dlatego, że chcesz zarabiać po niej w jakiejś branży. Zatem w tym momencie masz sporo presji, sporo stresu i nie za bardzo myślisz logicznie. Wobec tego, ja bym zaczął właśnie od stuknięcia szesnastki. Wtedy zaczyna się człowiek zastanawiać, co chce od życia. Ma około rok, żeby podjąć decyzję i potem dopiero podejmuje decyzję. Dlaczego? Dlatego, bo w wiek 17 lat, to jest już ostatni gwizdek, żeby zmienić swoje położenie. Czyli załóżmy, że nie wiem, chciałbym zostać tym kowalem, no to przede wszystkim muszę zrobić research w okolicy, gdzie są mistrzowie kowalstwa. Ponieważ tak jak w gotiku, potrzebujesz mistrza, co by cię wyszkolił, co by ci przyjął, co by cię wszystkiego nauczył. Potem masz egzamin rzemieślniczy, no i masz kupę hajsu za to, że zapierdzielasz albo zarabiasz tam w warsztacie u tego mistrza. I to jest też ważne, że jak potrzebujesz jakiegoś kapitału na start, no to już musisz wymyślić Myślać, kombinować w wieku 17 lat, ile tego potrzebujesz mniej więcej, żeby to oszczędzić, bo albo ci to rodzice też już zaczną oszczędzać, albo ty sam pójdziesz do jakiejś pracy i zaczniesz powoli sobie oszczędzać. W soknie Ci 18 to nie ma czasu na zastanawianie się, konceptowanie oraz oszczędzanie. To już musisz działać, ponieważ na przykład nie wiem, zdasz tą maturę w kwietniu, napiszesz ją i tak będziesz się zastanawiał, będziesz się zastanawiał, dojdziesz jednak do wniosku po wynikach maturalnych, że chciałbyś być właśnie dajmy na to tym kowalem, albo złotnikiem czy coś takiego i we wrześniu szukasz sobie albo październiku nawet mistrza. Co się okazuje wszyscy goście już są pozajmowani już jesteś daleko i głęboko w nie powiem gdzie. Możesz czekać ewentualnie rok jak się jakieś miejsce zwolni. Jesteś rok w plecy. Mało tego egzamin kosztuje dajmy na to parę tysięcy a ty nie masz ni grosza nie oszczędzałeś i co i gdzie jesteś? Wiesz gdzie jesteś daleko i głęboko w miałeś czas, miałeś okazję, nie zrobiłeś. Zatem zaplanowanie podejścia jest właściwie kluczowe. Musisz się wtedy zastanowić i dopiero wtedy, jak już będziesz miał przeorane wszystko, wszystko za i przeciw, bo oczywiście też musisz sobie zastanowić się, co jest za, co jest przeciw, czy taki biznes byłby w stanie ci wyjść, a jak ci nie wyjdzie, to co, bo musisz mieć plan zapasowy. no to jest właśnie wtedy czas. I tego nie powinien mówić jakiś tam youtuberzyna z ledwo tysiącem subów, tylko rodzic. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o moje podejście do edukacji. Według K mnie to musi być tandem. Tandem, który musi działać razem. Zarówno rodzic oraz dzieciak muszą chcieć współpracować, bo tylko i wyłącznie dzięki temu dzieciak jest w stanie w przyszłości coś osiągnąć. Jeśli twój rodzic z tobą nie rozmawia albo nie jest w stanie rozmawiać, to gadaj z dzieciakami, których na przykład rodzice gadają z nimi, ponieważ wiesz, że oni przelewają dobre wartości na nich. No i przede wszystkim planuj przyszłość, ale planuj ją jak najbardziej realnie, żeby się nie wy. Wypierdzielić na półmetku Ponieważ nie ma nic gorszego niż false start. To jest wszystko jeśli chodzi o to Dziękuję wam za przesłuchanie Oj, duży dość materiał jest Zapraszam was jak zwykle do dyskusji Co o tym myślicie Wypowiedzcie się w komentarzach Ponieważ one jak zwykle były są i będą wasze